witam bardzo serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku serii Szybcy i Wściekli. W tym odcinku królują szóste tiery. Na początku pokażę dwie szybkie i wściekłe bitwy na średnim czołgu amerykańskim Sherman Jumbo. Oczywiście szóstotierowym. A na końcu jako trzecia bitwa, bardzo ciekawa bitwa, czołgiem ciężkim francuskim ERL-44. Mapa Przedmieście to jest mapa, gdzie rzuca tu maksymalnie na szóste tiery. No i właśnie Sherman Jumbo jako szóstotierowy czołg został tu rzucony. I te dwie bitwy na Shermanie Jumbo będą się różnić tym, że tutaj kolega jako zabawkę traktuje ten czołg i ma zamontowaną haubicę. Haubicę 105 mm, która robi to. Czyli z hita niszczy czołgi. Oczywiście za pierwszym razem 101 penetracji nie spenetrowało, za drugim razem się udało. O ile pamiętam, kiedyś ten czołg posiadał na Goldzie 150 penetracji. Teraz jest to 101, więc troszkę oczywiście są większe problemy, ale jak widać, jak rzuci na topkę, to ta penetracja, co zobaczycie w tej bitwie, robi swoje. Tu znowu ready for fire. Strzał, niestety pierwszy strzał trafiony w złe miejsce. No i zobaczcie, drugi strzał. Myk. No i kolega stracił życie. Ten czołg w ogóle jest bardzo ciekawy. Od zwykłego Shermana głównie różni się pancerzem. Nie tylko kadłub, ale i też wieżę ma twardszą. Grubość kadłuba z przodu to jest 101 mm, po bokach 76, znowu czołg zniszczony, a wieża, i to jest ciekawostka, stokowa wieża na tym czołgu ma pancerza 152, a ta lepsza wieża 76. T-34-85, jak widać, nie dość, że ma problemy z penetracją tego czołgu, to jest zniszczony po dwóch strzałach. Czyli, jak widzicie, średni strzał z Golda 350, a na bezgoldziu 410. Oczywiście, tak naprawdę, tu kolega, widać, że traktuje ten czołg jako zabawkę i używa goldowych pocisków. Nie trzeba. Tutaj na bezgoldziu, tak widzieliście na przykład w T-50, jak strzelał, to za pierwszym strzałem nie przebił, a na odłamkowo burzących bezgoldowych pociskach to zawsze zada się uszkodzenia do szóstych tierów. Później oczywiście, jak są czym twardsze czołgi, to czasami bywa tak, że nawet odłamkowo burzący pocisk nie uszkodzi. Mija niecała trzecia minuta. Kolega, a właśnie, kolega LPTG98 już zniszczył 5 czołgów. No i oczywiście trzymajmy kciuki, żeby był specjalista. Zobaczymy, czy się uda. Strzał! Tak jest! Specjalista, 2600 obrażeń, a bitwa trwała niecałe, znaczy 3 minuty z groszem. Tak jest, ta sama mapa, ten sam czołg, czyli Przedmieście, znowu Sherman Jumbo, ale różnica jest taka, że tutaj mamy działo 76 mm, czyli dwa świetne działa, które naprawdę fajnie się prezentują na tym czołgu. Oczywiście to działo, ta haubica 105 mm, którą pokazywałem w poprzednim meczu, tak jak mówię, wiele świetnych wyników widziałem już na niegoldowych pociskach, które mają więcej obrażenia i zawsze zadawają te obrażenia. Ale wracamy do tej bitewki. Gracz nazywa się H98, Sherman Jumbo, tak sobie wygląda, zobaczcie, jak fajną ma tą przednią płytę, jakby jeden taki pancerz, bez żadnych tam zlepionych bocznych pancerzy, tak to bywa w innych czołgach, i 101 penetracji pod takim dosyć sporym kątem, jest naprawdę, jak na szóste tiery, trudnym przeciwnikiem do penetracji. A teraz mamy działo 76 mm. Jak widać, przeładunek 3 sekundy 37 setnych. Oczywiście przypuszczalnie da się jeszcze lepiej zejść. Jeżeli ktoś grał na wykokszonym Shermanie Jumbo z działem 76 mm, to możecie napisać, ile można maksymalnie zejść z przeładowaniem właśnie na tym dziale.
No i jeden, pierwszy zniszczony czołg, na razie spokojnie, półtorej minuty minęło i dopiero jeden czołg zniszczony i 500 obrażeń. Czyli początek bitwy nie pokazywał, że ta bitwa dla kolegi H98 będzie wyjątkowa, ale zaraz zobaczycie. No teraz bitwa, jak widzicie, z czołgiem BRDG1, no oczywiście pokazuje włas dowódcy i tak się dziwi, kurde, czemu ja nie mogę tego jumbo przebić, bo czasami właśnie gracze zapominają, wiedzą, że zwykły Sherman M8, E8 jest dosyć miękki, a tutaj Sherman jumbo naprawdę zdecydowanie ta twardość pancerza jest, się różni. No i następny to będzie już czwarty zniszczony czołg przez kolegę. Widzieliście ten rykoszet właśnie pocisku, który strzelił w kadłub tego pojazdu. No i teraz to już kolega wie, że bitwa wygrana, jedzie do przodu KW-85. Oczywiście KW-85 powinien sobie poradzić z Shermanem Jumbo, no ale jak widać troszkę nie ogarnia. Tutaj kolega mógł strzelać w tylnie kółko, zdjąć mu gąski i na pewno by go dorwał, a tak go nie dorwał, ale go podpalił, ktoś inny go zniszczył. Teraz tam widzimy nieskuteczne kontowanie Valentine'a. Tak się nie kontuje jak ten Valentine, czyli to jest mega dziwne kontowanie, wychylając dupę za ściany. Tak się nie kontuje. Oczywiście kontowanie różnymi czołgami jest różne, w zależności od pancerzy. Inaczej się kontuje Fałką dziewiątotierową niemiecką, inaczej kontuje się ISM-7, inaczej kontuje się po prostu należy czasami nawet zaopatrzyć się w tak zwany program Tank Inspector, popatrzyć się dokładnie na pancerze i wtedy dowiedzieć się dobrze właśnie, w jaki najlepszy sposób przykątować danym czołgiem. 5 zniszczonych czołgów, zobaczymy czy się uda więcej. Ale obrażenia, zobaczcie, już mamy 3000 obrażeń i to jeszcze nie wszystko. I będzie specjalista? Tak jest, ale patrzcie się, jeszcze 4 czołgi, a już 3200 obrażeń. Naprawdę na Shermanie Jumbo zrobić 3000 obrażeń to nie jest takie proste. Następny zniszczony czołg, już 7. I zobaczymy, czy będzie 8 czołg. Na oślep, tak jest, 8 zniszczony czołg. I mamy 2 ostatnie czołgi, a już jest naprawdę prawie 3500 obrażeń. Sporo jak na czołg, który strzela średnio po 115. Średnio co 115 i koniec meczu. Okej. Okay. No i bardzo ładny wynik kolegi w tym meczu. Lecimy do ostatniej bitwy. No i jako trzecia bitwa zobaczycie bardzo ciekawą bitwę na czołgu RL-44, francuski ciężki czołg tieru 6. Ale zobaczcie na to, co się dzieje na czacie. Kto.pl? Ja. Zobaczmy dalej. Ja. Nic strasznego się nie dzieje. Ja. Kolocze. Tam jakiś Czech pisze. No i zaczyna się tu obrażanie. Nawet nie będę tego cytował. I zobaczmy dalej. Myk, myk, myk. Kto? Słowakia? Ja. Słowakia, czyli taki przyjemny, oczywiście ja wiem, że wielu z was mówi nie, nie róbcie tak, ale co oni z takiego strasznego zrobili? Po prostu spytali się, nie mają WN-a, tak jak ja, widać, że w tej drużynie prawie sami Polacy. No i patrzcie się, PL, SK, czy Semshit, Soulshopit. Coś takiego. Po prostu koleś napisał na Hellcacie w drużynie przeciwnej. No i trochę to zraziło kolegę oraz całą drużynę właśnie w tej bitwie na mapie Linia Zygfryda. No i zobaczycie, jak szybciutko załatwią tych, jak widać, z drużyny przeciwnej. Ja zobaczę, kto to na tym Hellcacie był. O, Czech! Dziwne, bo Czech powiedział, że
Czech obraził swoich, no to trochę bez sensu. No i zaraz zobaczycie, jak to się skończy źle dla drużyny przeciwnej. Tu ładnie w przednie kółeczko, KW85 już jest oczywiście bez szans. Zerkajcie właśnie, jak tu jest niszczona drużyna przeciwna. A cóż można tu powiedzieć na temat czołgu RL? Nawet dosyć ciekawe działo, ponieważ jak na szósty tier, zwykły pocisk ma przebicie 212 i penetrację 240. No to jest naprawdę, ten czołg w ogóle, jak widać, kolega tu nie ma ani jednego pocisku złotego i 10 odłamkowo burzących. Po prostu penetracja na tym dziale naprawdę solidna. Zobaczę na odłamkowo burzących. O, tutaj malutka. 212, no jeden z lepszych penetracji na tym tierze. Na razie drugi zniszczony czołg. No i już 6-1. I wiadomo, że bitwa wygrana. No i Polacy pokazują dalej graczom przeciwnej drużyny, że nie mają żadnych szans. Jak widać, ARL też... O! Wolverine zniszczony. ARL także potrafi coś przygotować, chociaż pancerz jego jest dosyć miękki. No i T1 Heavy, który ma bardzo spamerskie działo, już żadnych szans nie ma. Ostatni strzał. No tutaj średnie obrażenia 240, a jednak tylko 180 zabrał właśnie po tym strzale. No i czwarty zniszczony czołg. I ostatnie czołgi, tu drugi ARL. Bitwa dwóch ARL-ów, oczywiście nasz bohater wygra tą bitwę. Strzał w zasadzie totalnie niecelny, prawie w jarzmo działa, ale czołg zniszczony. I teraz 2,2 tysiąca obrażeń i zobaczcie na ostatni strzał. Fałka, aż sobie zwolnię. Ostatni strzał w fałkę. No strzelaj, właśnie. No strzelaj. I Amorak, zniszczony czołg. I tak zakończyła się lekcja pokory dla drużyny przeciwnej właśnie przez kolegę, która nazywa się Hubert GT. Dziękuję, to wszystko w tym odcinku. Pokaż co... Szybcy wściekli. No i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, na razie.